Jedno pytanie? Dobra, jasne. Teraz jedno pytanie do Kuby, jeżeli mogę. Proszę. Jasne. Kubuś, to będzie pytanie matematyczne. Powiedz mi, ile miesięcy siedziałeś w więzieniu? I najlepiej powiedz nam wszystkim za co. Nie wiem, skąd się wzięło takie pytanie. W sensie nie wiem, po co ktoś zadaje takie pytanie. Siedziałeś w więzieniu? Tak, siedział w więzieniu. Naprawdę? Nie, nie. Ktoś wspomina jakieś stare pierdoły. O, no właśnie, stare pierdoły. Wyciąganie jest... jakichś brudów. Ale stary, dokładnie to samo robisz. Wyciągasz stare brudy, stare filmiki. To jest teraz chyba lekkim hipokrytą, czy nie? Nie, nie jestem ani trochę. Nie, no, no ale jak nazwiemy coś takiego? To jest czysta hipokryzja, stary. Nie, błagam to cię. Nie jest hipokryzja. Wyciąganie jakichś całkowicie prywatnych spraw sprzed X lat. No ale lat, ty też wyciągasz mówienie jakichś śmieci bez konkretnego kontekstu. Ale to nie jest śmieci. I wytłumaczenia jest. No nie jest w ogóle w porządku. Ale wiesz, możemy zadać dowolne pytanie. No okej, okay, w porządku. Czyli się nie odnosisz, okej, okay, tak? Rozumiemy wszystko. Odpowiedziałem. Mateuszu, w takim razie pytanie do ciebie, no bo tak strzelam, że Kuba nie będzie chciał, jakby ty jakby chcesz jakoś ten temat coś powiedzieć więcej, no bo to jest takie też dosyć poważne. Czy taka sytuacja nie, miała miejsce no w ogóle? Uszanuję decyzję Kuby, jeżeli nie chce o tym nic więcej mówić, no to ja też zostanę na tym, no ale i tak, informacja poszła w świat.